Ups. Dzisiaj poruszymy sing-off w drużynie Dawida Wydawojski 4. Tak, znowu jestem ubrany tak samo, bo nie mam czasu, żeby się przebrać. Witajcie moi drodzy, Alan Cypryszak z tej strony, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony temu cudownemu formatowi, jakim jest The Voice Dzieci 4. I dzisiaj poruszymy sobie etap sing-offu, tak jak już wspomniałem na samym początku, abyście nie uciekli od tego odcinka, ponieważ jestem ubrany w ten sam sposób, aczkolwiek mam bardzo fajną bluzę z cyberpunkiem. Moi drodzy, polskie dobro narodowe, CD Projekt, kocham Was. Ta gra jest świetna i nie rozumiem, dlaczego jest taki ból dupy na nią, bo pewnie dlatego, że ludzie grają na tosterach w tę grę. Rozumiem, że jest trochę zbagowana, ale musiałem wspomnieć o tym. Kocham gry komputerowe, mam nadzieję, że Wy też. Jeżeli kochacie gry komputerowe, dajcie oczywiście o tym znać w komentarzu. I moi drodzy, dobro narodowe, zagrajcie w Cyberpunka. Tutaj kocham tę grę. Dobra, już zaczynamy. Szymon Nikiel, zabiorę Cię właśnie tam. I tutaj przypomniał mi się jego pierwszy wykon na blindach, który może o kilka dosłownie procent był lepszy od wykonania na sing-offach, ale nie oznacza to wcale, że sing-off był zły, bo nadal było świetnie. Podobają mi się bardzo jego ozdobniki, a sposób ornamentowania troszeczkę przypomina mi, zastanawiałem się kogo i już sobie potem przypomniałem, Kasię Stankiewicz z zespołu Various Monks. Tutaj proszę Mateusz, Kasię Stankiewicz. Rozumiem swój błąd. Naprawdę świetny wokal i czułem, że Szymon ma zagwarantowane miejsce w finale. Adam Adamczyk zaśpiewał oczywiście to, co ostatnio, jak każdy, Lost in Japan. I tutaj, pomimo pewnych problemów, ponieważ słychać było nadal ten nieśmiały rejestr głowowy i problemy intonacyjne w niektórych miejscach, ale pokazał Adam dużo więcej luzu, sprawił, że ten wykon, pomimo właśnie tych problemów, o których wspomniałem, może mieć więcej emocji i Adam może się pobawić głosem. Fakt nerwowego zamykania oczu na scenie jest na pewno elementem całości scenicznej Adama, który warto wyeliminować, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy chłopak nabierze pewności siebie i złapie troszeczkę techniki, wtedy to się zmieni i już będzie pewniej podchodził do widza, bo na razie widać, że jest taką zamkniętą skorupką po prostu na tej scenie i często się odcina od widza. I tak jak już wspomniałem o tej technice, warto oddychać trochę mniej szczytowo, bo tam widziałem, że żyłki się po prostu na szyi pojawiały, takie grube. I może po prostu taki sposób śpiewania być męczący czasem. Natalka Pawelska zdecydowanie lepiej pokazała się na sing-offach niż na bitwach, ponieważ chyba taki rodzaj energii czuje się dobrze w momencie, kiedy nie musi rywalizować o swój byt na scenie. Wtedy jej łagodność i słodkość wygrywa i nadaje takiej całości większej wartości. Było milutko, przyjemnie, słychać było oczywiście, że refren stanowił małe wyzwanie dla Natalki, ale ogół występu naprawdę na plus. Olek pokazał natomiast dobry angielski, emocje, ładnie prowadził dźwięk i jest to chyba jeden z niewielu wykonów, kiedy ja poczułem, może mi się wydawało, może nie, że jednak uczestnik wypolerował troszeczkę utwór z blindów. Wydaje mi się, że ten występ był ukazany w jeszcze lepszej formie w stosunku do pierwowzoru. Muszę wspomnieć niestety o manierce i o śpiewaniu na tej obniżonej chwytanie, o której zawsze w przypadku Olka wspominam, oraz wchodzeniu czasem wokalu w nos. Ale wydaje mi się, że i tak mamy tutaj kolejnego kandydata na finał. Zosia Sławińska, Someone Like You. I to jest zdecydowanie lepszy repertuar dla Zochy. Zocha, w takich piosenkach Cię widzę. Lirycznych, pełnych subtelności kawałkach, których możesz po prostu wybrzmieć dużo lepiej. Tak jak było też w tym przypadku. W porównaniu do utworu z bitew, wszystkiego naraz, tutaj nawet góry brzmiały o wiele lepiej. Reasumując, była okazja do tego, aby poznać nawet bardziej Zosię, a nie tylko posłuchać odśpiewanego kawałka. Czy mamy trzecią finalistkę? Zaraz się dowiemy w podsumowaniu. Ola Brzuszkiewicz, Someone You Loved. Charakterystyczny sposób śpiewania, było emocjonalnie. Była opowieść i ten wykon spodobał mi się nawet bardziej niż wersja z blindów. Ola pokazała, że potrafi. I na pewno, moim zdaniem, ta uczestniczka zasługuje na szansę w programie, ponieważ jestem ciekawy, co nam jeszcze może pokazać.
Alicja Brąszewska, Give Me A Reason. W jej głosie było coś subtelnego, szczególnie na początku. Ten występ można podzielić na dwie partie. Pierwsza część kawałka wyszła super, a druga część już od refrenu wyszła troszeczkę gorzej. Pojawiła się niepewna górka i taki troszeczkę rozmyty ozdobnik. I ten występ miał ogólnie troszeczkę tendencję spadkową. Ostatecznie, w finale, tak jak po części przewidywałem, zobaczymy Olka Klembalskiego, Natalię Pawelską oraz Zosię Sławińską. Moi drodzy, co wy sądzicie o tym ostatecznym wyborze Dawida? Czy jesteście zdania, że Dawid ma dobrą intuicję i że wybrał dobrze? Czy któryś z uczestników jest w stanie zapewnić mu finał? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. Czekam na wasze komentarze, moi drodzy. Jeżeli ten film wam się spodobał, oczywiście zapraszam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na tym kanale. No i to by było na tyle. Ja nazywam się Alan Cypryciak, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! Dzisiaj znów kontroluję cię, dzisiaj mi już nie powiesz nie.